Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Zarzut przewinienia służbowego suwalskiemu sędziemu Waldemarowi M. postawił zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy białostockim sądzie apelacyjnym. Wkrótce nad sprawą pochyli się sąd dyscyplinarny. Niezależnie od tego sędzia będzie odpowiadał za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz oddalanie się z miejsca kolizji. Do zdarzenia będącego źródłem kłopotów suwalskiego przedstawiciela Temidy doszło w wakacje. Sędzia siadł za kierownicą swego auta, będąc pod wpływem alkoholu. Podczas jazdy spowodował kolizję, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Trzeba było obecności prokuratora, by sędzia poddał się badaniu trzeźwości. Gdy je wykonano, okazało się, że wynik sięgnął 1,8 promila. W efekcie sędzia został odsunięty od wykonywania czynności służbowych, a w następnej kolejności stracił stanowisko przewodniczącego Wydziału Karnego Suwalskiego Sądu. Prócz odpowiedzialności zawodowej, sędzia prawdopodobnie poniesie również konsekwencje karne.